wyjątkowo nie będę Państwa prosił o pomoc w zbiórce podpisów, jak mam w zwyczaju, ale między innymi chciałem powiedzieć dwa słowa o kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, bo widzę, że to wszystkich interesuje, a jest to, myślę, kwestia istotna, która pomoże podjąć decyzję podczas głosowania nad absolutorium dla Rady Głównej, bo to ona zatwierdzała tutaj pewne rzeczy, które się w czasie kampanii wyborczej działy. I chcę przede wszystkim, może nie czas i miejsce, ale chciałem bardzo krótko podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali w kampanię i w zbiórkę podpisów. Chciałem ostudzić gorące głowy, żeby nie zbierały na 2, 3 albo 10 list, bo to chyba podobno jest korzystne, ale mój słaby, nieco cybernetyczny umysł jeszcze nie potrafi wychwycić, czemu to jest korzystne. Natomiast, szanowni Państwo, tutaj czemu pojawiły się pewne wydatki, których w innych okolicznościach by może nie było? A między innymi dlatego, że niektórzy, którzy pracować powinni, nie pracowali. Warszawa rzuciła buławy na dzień dobry, powiedziała, żebyśmy się czepili pędzla i dlatego byłem w Warszawie, między innymi moje koszty utrzymania też tam w jakimś stopniu były przez partię pokryte. Nie prosiłem się do Warszawy, wolałbym w tym czasie siedzieć w jakimś ciepłym kraju w towarzystwie gorącej, długowłosej blondynki. Zagłosiłeś sobie? W związku z tym jedno pytanie, bardzo krótkie, bo dowiedziałem się od pana Biegały, że tam w kuluarach może tutaj będzie zaprzeczał, także jeżeli go krzywdzę w tym momencie, to przepraszam, że w jakiś sposób blokowałem zbiórkę podpisów mieszkańcom Warszawy. Więc jest bardzo krótko, panie Biegała, czy rzeczywiście blokowałem i dlaczego pan nie zbierał? Proszę Państwa, pytanie było o forsę i wydatki. Z grubsza powiem w ten sposób. Od 30 czerwca 2008 roku powiem tylko o wydatkach. Nie powiem o wpływach, bo tam można wydać z konta, wrócić, wydać z konta, wrócić i będzie się mnożyło. Wydatki tak naprawdę z bieżącego konta od 30 czerwca 2008 roku do dzisiaj to jest około 160 tysięcy złotych z bieżącego konta. Natomiast wydatki z funduszu z kampanii wyborczej, czyli fundusz wyborczy, to pan Kalkasz sprawozdawał, to jest oczywiście te 100 kilkadziesiąt tysięcy, o jeśli nie mylę, to jest też około 60 tysięcy z ostatniej kampanii i dochodzi jeszcze kampania w 2008 roku związana z lokalnymi wyborami, prawda? Czy tam wybór na senatora, zbieranie podpisów, tego typu rzeczy, jeżeli tam były. Więc to są tego typu rzędy wielkości, przy czym z tego bieżącego konta wydatki stałe, no to podjęcie wydatków stałych to będzie około 130 tysięcy złotych wydanych, poza wydatkami stałymi. Na kampanię osobna sprawa. Natomiast na pytanie właśnie, co się z tymi pieniędzmi stało, to powiem tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o kampanię wyborczej, to część 100 kilkudziesięciu tysięcy, tam 200 tysięcy powiedzmy, wydatkowanych z kampanii wyborczej, część pieniędzy faktycznie wpłynęła do kręgów czy od osób i one wydatkowały je na własną kampanię, to prawda. Jakaś część była z tego dość znaczna, z darowizn, które można było dowolnie wydatkować. I tu właśnie z tej znacznej części stąd się pytanie, skąd ta awantura w Palcji, skąd się to wzięła z tymi rzeczami. No wzięła się stąd, że z tej części właśnie, co to nie prywatnie ludzie sobie wpłacali na kampanię, tylko darowiznę ogólną, te pieniądze zostały w różny sposób wydatkowane. Zastrzeżenia są do tego, że na przykład po kampanii dowiedziałem się, ja na przykład jako wiceprezes partii, ale dopiero wtedy się dowiedziałem, że na przykład była pensja, że prezes Witczak mianował siebie szefem sztabu wyborczego, o czym dowiedziałem się po kampanii, bo to w czasie kampanii nie wiedziałem, chyba nikt o tym nie wiedział. I wypłacał sobie miesięcznie 7300 złotych pensji. Wydawało mi się, że jednak 7300. Przynajmniej takie wpłaty są w miesiącach dwóch. No i nie ma do rzeczy. Wypłacił sobie około 25 tysięcy złotych. Sumarycznie. Za pomoc logistyczną dla partii.
wydatkowane były też pieniądze typu na film, który mnie wzburzyło to 36 tysięcy, bo moim zdaniem dzisiaj spadły ceny robienia tego typu filmu i firma zewnętrzna tego typu film gadające głowy minutowy robi za 3 tysiące, tak można znaleźć. Takie jest moje zdanie, no oczywiście tu się mogę mylić. No, zastrzeżenia wzbudziły takie rzeczy, jak była na przykład konwencja, że przyjechał zespół znajomych pana Wilczaka, na tam trochę pograł chwilę i 5 tysięcy wydane, ale z tych pieniędzy właśnie składkowych, co to ludzie po 20-50 zł płacą, taki troszkę wdowi grosz. I proszę pozwolić mi skończyć później. Dlatego mnie to również zburzyło. Zburzyło mnie fakt, że na przykład, a nie Rada Główna, teraz tu odpowiadam, Rada Główna nie miała zielonego pojęcia ani o tych wydatkach, prezydium też nie miało zielonego pojęcia o tych wydatkach, ponieważ decyduje o wszystkim prezes i skarbnik i pomimo próśb wielokrotnych nagabywań o informację merytoryczną, na co idą pieniądze, które są zapisane, tylko że wydatek faktura, koniec. Nie? Nie otrzymaliśmy, Rada Główna nie otrzymała tej informacji do dnia dzisiejszego w ogóle. Informuję od początku prezesu pana Wilczaka do dzisiaj, pomimo wielokrotnych nalegań, prawie na każdej Radzie Głównej składałem wniosek formalny, znaczy nie, składałem wniosek, informowałem, że skargi odmawiają udzielenia informacji, prawie na każdym konwencji, w którym był składany ten wniosek. Konwencję nawet raz czy tam dwukrotnie zawnioskował o rezygnację pana prezesa. Na przykład wynajęcie pana Tyszki na kilkanaście miesięcy, też kwota 3000 bodajże 300 zł miesięcznie za to, że w internecie umieszcza jakieś rzeczy. Ja o tym nic nie wiedziałem. Rada Główna też o tym nic nie wiedziała. Nikt, żaden z członków praktycznie, no prawdopodobnie wiedział o tym tylko pan Wilczak i pan Grodzki. Jako jedne osoby, a dowiedziałem się o panu Tyszce dopiero wtedy, kiedy on zdradził i w czasie kampanii przeszedł do Libertasu, prawda? Wtedy się w ogóle dowiedziałem, że pan Tyszczak zdradził, a o kwotach, jakie on otrzymywał, dowiedziałem się no, trochę później. Na pana Tyszkę też poszło no, z bieżących wydatków 20 tam parę tysięcy, ale na niego poszło tak samo. To wszystko. Panu oczywiście złośliwie przekręcić moje słowa. Nigdy nie twierdziłem, że pan blokował pracę. W takim razie przepraszam pana. Przyjmuję przeprosiny. Natomiast teraz jak najkrócej o tym, co się wydarzyło w Warszawie i dlaczego rzeczywiście Warszawa po raz pierwszy nie zebrała podpisów. Więc, bo nie jest prawdą, że nie zbierała, bo zbiórka oczywiście była pod kierownictwem pana Szymona, który pewnie się tam bardzo napracował, czego nie kwestionuję, ale do meritum. Więc zostałem powołany na prezesa okręgu jesienią ubiegłego roku, ponieważ to był okres przygotowania do kampanii. Miałem jako pierwsze z zadań przygotować listę kandydatów, ponieważ znałem, przynajmniej tak sądzę, że istnieje niechęć pana prezesa w stosunku do byłego prezesa pana Janusza Korwin-Mikke, więc od razu powiedziałem, że według mnie najlepszym kandydatem z naszego okręgu jest pan Janusz i tak będę układał listę. Skonsultowałem tą listę z oddziałami w Warszawie i podwarszawskim. Ta lista została przez zarządy oddziałów zatwierdzona. Zgłosiłem ją w grudniu z prośbą, żeby jak najszybciej ją zatwierdzić, ponieważ chcemy już startować z kampanią. Dostałem odpowiedź od pana prezesa, że zatwierdzenie później, ale nie ma powodu. Można już mówić, kto będzie liderem listy, żeby po prostu już tą kampanię nakręcać. Dwa tygodnie przed zatwierdzeniem list było spotkanie prezesów okręgów, na którym wszyscy prezesi przedstawili listy. Wtedy żadne zastrzeżenie do listy warszawskiej nie padło. Nie zdziwiło to, że prezes Wilczak na żadnej liście się nie znajduje. Tak jak mówię, zdziwiło.